10. Pakirapa Hunagundi, mężczyzna jedzący gruz. Ten 30-kilkulatek uzależnił się od pożerania niejadalnych przedmiotów po tym, jak po raz pierwszy spróbował, gdy miał 10 lat. Jak sam powiedział, zacząłem w wieku 10 lat, nie odczułem żadnych skutków ubocznych, a moje zęby są absolutnie w porządku. Mężczyzna chce wykorzystać swoje dziwne nawyki żywieniowe, aby zarobić trochę pieniędzy dla swojej rodziny, podróżując po Indiach i prezentując swoje talenty. Dla mężczyzny jego nawyki żywieniowe stanowią problem i sam mówi: wcale mi się to nie podoba, potrzebuję błota i cegieł do jedzenia, nie mogę się powstrzymać od własnego przyzwyczajenia. 30-kilkulatek najbardziej upodobał sobie jako swój jadłospis cegły, jednak żywi się również kamieniami czy błotem. Wszystko popija jedynie szklanką wody. Po tym jak rozeszły się wieści o tym, że mężczyzna lubi zajadać się cegłami, został on dosłownie zalany ludźmi, którzy chcieli go zobaczyć. Co prawda obecnie ten Hindus organizuje płatne pokazy, dzięki którym może godnie żyć, ale jak sam przyznaje, nie zarabia na tym wielkich pieniędzy. 9. Amu Hadzi nie mył się od 65 lat. Kilka lat temu w internecie zaczęły pojawiać się artykuły na temat pewnego mężczyzny z Iranu. Ten 83-latek nazywany jest najbrudniejszym człowiekiem na świecie i jak przyznaje, nie kąpał się przez ostatnie 65 lat. Mężczyzna uważa, że zachoruje, jeżeli się wykąpie i to jest powód, dla którego nie brał kąpieli od ponad 6 dekad. Oprócz tego Irańczyk twierdzi, że po prostu boi się wody. Amu mieszka samotnie na irańskiej pustyni i jego ulubionym posiłkiem jest gnijące mięso jeżozwierza, które popija 5 litrami brudnej wody, którą wypija prosto z zardzewiałej puszki po konserwie. Według miejscowej ludności Amu doznał problemów miłosno-emocjonalnych w młodości, dlatego postanowił spędzić resztę życia sam. Mieszkańcy jednej z pobliskich wiosek nawet zbudowali mu dom, jednak mężczyzna nie chciał tam zamieszkać, woli nocować w dziurach w ziemi porozrzucanych na pustyni. 8. Ho Van Lang mieszkał samotnie w dżungli przez 40 lat. Na ślad 44-latka trafiono w wietnamskim lesie w 2007 roku. Mężczyzna początkowo przestraszył się myśliwych, którzy go znaleźli. Ubrany był w korę i liście, miał zepsute zęby, nie mówił, przeżuwał właśnie mięso szczura. Okazało się, że do dżungli trafił, gdy miał 4 lata, spędził w niej 40 lat. Lang, jego brat Tri i jego ojciec osiedlili się głęboko w dżungli w dystrykcie Tai Tra w prowincji Quang Nghi. Po 40 latach od ucieczki rodziny do dżungli w 2007 roku miejscowi myśliwi przemierzający wietnamski las w absolutnej dziczy trafili na ślad człowieka. W prowizorycznym zbudowanym z drewna, piasku i liści domu zawieszonym na drzewie znajdują mężczyznę. Jest wychudzony, ubrany w korę, przeżuwa właśnie mięso szczura. Myśliwi zbliżają się do człowieka przypominającego przestraszone zwierzę, ale ten natychmiast ucieka. W końcu udało się nawiązać kontakt z mężczyzną. Miejscowa ludność nawet przyjęła go ciepło jako nowego mieszkańca wioski. Co prawda, nowy mieszkaniec początkowo miał trudności z przystosowaniem się do wiejskiej kultury, ale jego nowy opiekun powiedział, że teraz szczęśliwie dostosowuje się do swojego nowego życia. Ciekawostką jest fakt, że mężczyzna wychowany z ojcem i bratem nie wiedział w ogóle o istnieniu przeciwnej płci i prawdopodobnie do teraz dokładnie nie wie, czym różni się mężczyzna od kobiety. 7. Mick Dodge. Ten niezwykły człowiek od ponad 25 lat mieszka w lesie na Półwyspie Olimpijskim w Waszyngtonie. W przeszłości był żołnierzem piechoty. Mick Dodge uważa, że jedyną słuszną decyzją w jego życiu było udanie się do lasu. W lesie czynnie uprawiał sport na świeżym powietrzu. Rozwinął swoje umiejętności z zakresu technik survivalowych. Wiele osób przychodziło do niego, aby dowiedzieć się więcej na ten temat. A Mick opowiada przede wszystkim o korzyściach płynących z chodzenia boso, co nazwał Barefoot Sensei. Twierdzi, że dzięki temu został wyleczony z wielu dolegliwości, a jego ogromne stopy sprawiają, że wygląda to bardzo dziwnie. National Geographic poświęcił mu serię filmów pod tytułem The Legend of Mick Dodge. Podczas kręcenia filmu dokumentalnego poproszono go nawet, aby przebrany za wielką stopę przestraszył grupę obozowiczów w lesie. 6. Dziewczynka wychowana przez małpy, Indie. Grupa drwali pracujących w odległym rejonie Indii dokonała odkrycia jak z filmu sensacyjnego, kiedy uratowali 8-letnią dziewczynkę wychowaną przez gromadę małp. Urzędnicy państwowi, zaalarmowani przez leśników, znaleźli ją w 2017 roku w regionie Barachu w pobliżu granicy z Nepalem.
Dziewczynka była bez ubrania, niezdolna do mówienia jak człowiek i miała rany na łokciach i nogach, ale według władz wydawało się, że żyje dość wygodnie ze zwierzętami. Wyglądała na słabą i była bardzo głodna, daliśmy jej trochę jedzenia. Wyglądała na nieszczęśliwą i przestraszoną. Gdybyśmy jej nie uratowali, mogłaby zostać skrzywdzona przez zwierzęta. Kiedy została przywrócona do cywilizacji i zabrana do szpitala, miała problemy z przystosowaniem się. Działała z dużą przemocą, była bardzo nieokrzesana, a nawet jadła jedzenie z podłogi. Podczas jej 2-miesięcznego pobytu w szpitalu jednak doszła do siebie i zaczęła nawet porozumiewać się z personelem. Wydaje się, że dziewczynka trafiła do stada małp, ponieważ została porzucona przez rodziców. 5. Osoby, które przeszły najwięcej operacji plastycznych. W tym punkcie warto powiedzieć o więcej niż jednej osobie. Zaczniemy od niejakiego żywego Kena. Urodzony w 1983 roku w Wielkiej Brytanii, Rodrigo Alves to najbardziej znany na świecie Ken. Mężczyzna zasłynął szeregiem operacji plastycznych, którym się poddał. Jednak nie wiadomo, czy można nadal go tak nazywać, bo niedawno postanowił zmienić płeć i prosi, by mówić do niego Rudy. Usunął także ze swojego profilu na Instagramie wszystkie zdjęcia, na których wygląda jak mężczyzna. Wszystkie swoje pieniądze przeznaczył na operacje, których było ponad 100, a teraz nie wiadomo, ile czeka go następnych operacji, tak żeby jego wygląd był jeszcze bardziej kobiecy. Warto w tym punkcie również wspomnieć o słynnym kilka lat temu Justinie Jedlicka. Jest to Amerykanin słowackiego pochodzenia, który zdobył sławę, przyznając się do przejścia 1000 operacji. Postrzega on modelowanie sylwetki i chirurgię plastyczną jako symbol bogatego, czarującego stylu życia, który stara się naśladować. Jego rodzice nie pochwalali kosmetycznych ulepszeń i Jedlicka musiał czekać, aż sam będzie mógł legalnie dokonać zabiegów. Rozpoczął je w wieku 17 lat. Obecnie oprócz plastyki twarzy decyduje się również na implanty mięśni, bo jak sam przyznaje, chodzenie na siłownię to strata czasu. A ostatnia osoba, o której warto wspomnieć, to Jocelyn Wildenstein, znana jako kobieta kot. Liczne zabiegi bezpowrotnie ją oszpeciły. Wiele lat temu chciała zadowolić swojego męża, miliardera Aleka Wildensteina. Dziś ma 78 lat i trudno nawet zgadnąć, jak wyglądała w przeszłości. Pasją jej męża były dzikie koty, dlatego jego żona wpadła na pomysł, by upodobnić się nieco do kota. Z czasem efekty operacji plastycznych wymknęły się spod kontroli, a sama Jocelyn straciła zdrowy rozsądek, stając się pośmiewiskiem mediów. Mąż od początku nie był zadowolony z jej wyglądu. 4. Dick Pronaki. W połowie XIX wieku Henry David Thoreau uzyskał sławę po tym, jak przez 2 lata ukrywał się w małej chatce nad stawem Walden. 100 lat później niejaki Richard Dick Pronaki doprowadził do skrajności tego samego pomysłu. Zanurkował w lodowatej dziczy Alaski i mieszkał tam samotnie przez 30 lat. W ten sposób stał się ikoną survivalizmu i konserwatyzmu. Dom, który zbudował dla siebie od podstaw, znajduje się obecnie w Krajowym Rejestrze Miejsc Zabytkowych. Urodzony w Iowa w 1916 roku, Pronaki jako dziecko został wciągnięty w wielki kryzys, co ukształtowało jego poczucie skrajnej oszczędności. W 1941 roku zaciągnął się do marynarki i właśnie to wizyta u kolegi z wojska dała mu bakcyla dzikiej przyrody i nie mógł się już tego pozbyć. W 1968 roku, w wieku 52 lat, dzięki przyjacielowi znalazł miejsce na wybrzeżu i zaczął budować mały domek przy użyciu tylko prostych narzędzi, głównie lokalnych materiałów i pomysłowej stolarki. Mężczyzna ścinał świerki, taszczył je ręcznie i montował dwuspadowy dach pokryty mchem i darnią. Przez 30 lat łowił i jadł ryby z jeziora, a czasami robił sobie obiad z jeżo zwierzy, które bezlitośnie żyły jego dom. Wreszcie w okolicach roku 2000 okazało się, że Pronaki był już za stary, by prowadzić samotny tryb życia. Wrócił do cywilizacji, aby zamieszkać z bratem w Kalifornii. Mężczyzna od początku kręcił swoje poczynania amatorską kamerą 16 mm, dlatego w sieci można zobaczyć niektóre nagrania z jego poczynań. 3. David Glashin. W latach 80. David był prezesem australijskiej firmy górniczej, specjalizującej się w wydobyciu złota na Papui Nowej Gwinei. Grał też na giełdzie, dzięki czemu dorobił się fortuny, która w szczytowym momencie sięgała ponad 28 milionów dolarów. Niestety krach finansowy zniszczył fortunę mężczyzny, jak i również jego małżeństwo. Mężczyzna w latach 90. poznał kobietę z Zimbabwe. Jak mówi, znajdowali się wtedy w podobnym punkcie emocjonalnym,
Dlatego, gdy ich znajomy wspomniał o możliwości dzierżawy działki na wyspie Odnowy u wybrzeży Australii, dziewiczej wysepce o powierzchni niecałych 26 hektarów, bez chwili wahania skorzystali z okazji. Jednak kolejny związek również nie przetrwał. Po tym, jak jego przyjaciółka go opuściła, zapuścił brodę i zrezygnował nawet z noszenia koszul. Wkrótce ugrzązł w sporach z miejscowymi aborygenami i odizolował się od świata. Obecnie pustelnik ma prąd z baterii słonecznych oraz dostęp do internetu. Po zakupy na najbliższy stały ląd musi płynąć godzinę łodzią, ale i tak robi to tylko kilka razy do roku. Na co dzień żywi się warzywami z własnego ogródka i świeżo złapanymi rybami i krabami. Odwiedza go też wielu gości, w tym na przykład Russell Crowe, który kiedyś przycumował do wyspy swój jacht i został na obiad. Mężczyzna twierdzi, że najlepszą częścią pustelniczego życia jest spokój. Wyspa Odnowy to dobra nazwa dla tego miejsca, mówi. Odnowiła mnie w każdym tego słowa znaczeniu. 2. Mauro Morandi. W 1989 roku łódź Maura zacumowała na wyspie Budeli u północnego wybrzeża Sardynii we Włoszech. Okazało się, że tamtejszy dozorca właśnie odchodzi na emeryturę. Mauro postanowił wykorzystać niezwykłą okazję i przejąć jego obowiązki. Nie zakładał jednak, że spędzi na wyspie samotnie kolejne 30 lat. W tym czasie pokochał wyspę i każdego dnia żył według zasad dyktowanych przez naturę. Wodę pitną pozyskiwał z deszczu, a energię elektryczną z własnoręcznie przygotowanych paneli słonecznych. W 2018 roku w rozmowie z BBC Outlook Włoch przekonywał, że samotne życie mu nie przeszkadza, bo zawsze był trochę buntownikiem. Sielanka na wyspie nie trwała jednak nieprzerwanie. W ciągu ponad 30 lat nad Mauro Morandim wielokrotnie wisiało widmo eksmisji. W 2020 roku dyrektor Parku Narodowego zarzucał mężczyźnie, że dokonał nieautoryzowanych modyfikacji w zamieszkiwanym przez niego zabytkowym budynku. O możliwości pozostania 81-letniego Morandiego na wyspie walczyli internauci z Włoch. Petycję w tej sprawie podpisało 70 tysięcy osób. Ostatecznie jednak włoski Robinson Crusoe postanowił ulec naciskom i przeprowadzić się. W kwietniu 2021 roku mężczyzna poinformował, że wyjeżdża i chce zamieszkać na pobliskiej wyspie La Maddalena. Moje życie nie zmieniło się zbytnio. Nadal będę widział morze, komentował. 1. Carlos Enrique Raposo. Urodził się 2 kwietnia 1963 roku w Rio Padro. Carlos Kaiser, a właściwie Carlos Enrique Raposo, przez kilkanaście lat udawał, że jest profesjonalnym zawodnikiem piłkarskim, a kolejne kluby nabierały się na jego sztuczki i oferowały mu dobrze płatne kontrakty. Chciałem być gwiazdą, ale nie chciałem grać, wspomina. Raposo nie lubił grać w piłkę nożną, więc na treningach zazwyczaj symulował kontuzję, a później długo leczył rzekomo naderwany mięsień. Przez kilkanaście lat kariery nie rozegrał ani jednego oficjalnego całego meczu, ale kolejne kluby proponowały mu podpisanie kontraktu, ponieważ napastnik potrafił je oszukiwać. Raposo korumpował dziennikarzy, którzy pisali o nim zmyślone pochwalne teksty oraz lekarzy wypisujących fałszywe zwolnienia lekarskie. Zdobył też sympatię największych gwiazd, takich jak Romario czy Edmundo, dzięki czemu budował sobie wizerunek wielkiego piłkarza. Dzięki znajomościom, unikaniu treningów i fałszywym zaświadczeniom lekarskim zmieniał kluby tak często jak tylko mógł, jednak miał zasadę, że zawsze przechodził do lepszego klubu niż poprzedni. W 1993 roku piłkarz w klubie Botafogo udawał, że rozmawia o transferze do angielskich klubów, do czego używał zabawkowego telefonu komórkowego mającego symbolizować jego bogactwo. Raposo nie znał języka angielskiego, więc udawał, że mówi w tym języku. Po ujawnieniu swojego procederu zyskał pseudonim 171, co nawiązuje do brazylijskiego kodeksu karnego, w którym paragraf 171 dotyczy oszustwa. Po zakończeniu kariery pracował jako trener fitness w siłowni. Dziękujemy za oglądanie. Jeżeli podobał Ci się odcinek, nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału, zostawić łapkę w górę, odwiedzić nas na naszym Instagramie oraz na Facebooku, a w komentarzu możesz podzielić się sugestiami na następne odcinki.